Mogę tak mówić. Był rok 1980. W Łodzi na Łąkowej montowałem swój krótki film. Zgubiliśmy kawałek ujęcia, zaczęły się poszukiwania. Wyszedłem na korytarz, zapaliłem papierosa, zaparzyłem sobie herbatę. Wszedłem na chwilę do sali synchronizacyjnej. Ktoś udźwiękawiał jakąś scenę. Na ekranie był pokój z oknem, wyszedłem, potem znowu wróciłem, tak bez specjalnego zaciekawienia. I nagle ten obraz poczułem, że mnie hipnotyzuje. Przede wszystkim poprzez swój przedziwny rytm, przez taką ekspresję, która wtedy mi nasunęła na myśl teatr Kantora. W tej sali pracował Zbyszek Rybczyński i udźwiękawiał swoje tango. Przesiedziałem 2 godziny, wpatrując się w jedną scenę, która właściwie była całym filmem. Ciężko by było wrócić do montażu własnego filmu po tej 10-minutowej scenie. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.